Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak przygotować proste, szybkie, bardzo smaczne kotlety bez panierki, bułki i jajek. Przy okazji polecam także bardzo dobry przepis na dżem z żurawiny, świetny do mięsa. Tradycyjnie szatkuję cebulę na drobno, potem jeszcze zeszatkuję także czosnek. Cebulę podsmażam na niewielkiej ilości tłuszczu. Można ją także już doprawić. Te przyprawy nabierą lepszego smaku, jeśli je troszkę podsmażymy. Więc pod koniec dodaję także majeranek. Pod sam koniec także wspomniany czosnek. I od tego momentu już bardzo krótko podsmażam, żeby nie przypalić czosnku. Zaraz dodaję całość do mięsa mielonego. Warto też popłukać tą cebulę z patelni. Dodać troszkę ciepłej wody. Wymieszać i wlać do mięsa mielonego. Dzięki temu to mięso mielone będzie też bardziej soczyste. No i podstawowe przyprawy, sól i pieprz do smaku. Wyrabiamy mięso mniej więcej dokładnie do połączenia i formujemy takie bardziej płaskie kotlety. Kotlety układam na rozgrzanym tłuszczu pojedynczo. Potem podsmażam tradycyjnie, jak każde kotlety, na rumiano, mniej więcej około 3 do 5 minut z każdej strony. Kotlety, jeśli są dosyć tłuste, tego tłuszczu do podsmażenia nie potrzeba zbyt wiele, a jeśli bardzo tłuste, można je po prostu smażyć na suchej patelni. Żeby kotlety nabrały ładniejszego koloru i jeszcze lepszego smaku, podlewam delikatnie wodą. Wytworzy się tu taki fajny sosik, który powstanie z tych wszelkich odpadków od kotletów. Za chwilę go wchłoną kotlety, dzięki temu nabiorą właśnie takiego ładniejszego koloru. Kotlety gotowe zestawiam z ognia, właśnie najlepsze są na świeżo, zaraz po usmażeniu. Takie kotlety polecam do domowych hamburgerów, po prostu pychota. Życzę, kochani, smacznego. Pozdrawiam, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.